jesteśmy z powrotem na łące. Grabimy już do zbierania, wszystko jest przyszykowane. Grabię dwa bałki i jadę do domu po przyczepę. Zostawiłem sobie rower na polu, tak Ruska tutaj zostawię na polu, bo jadę po 60, później szwagier przyjedzie z robotajec, to mi pomoże, będzie grabił, ja będę zbierał. No i robota pójdzie szybko, sprawnie i przyjemnie. Osianko już po desku, elegancko, można zbierać, nie ma co czekać. Jest godzina chyba 13:30, coś. No i tu nie ma co zwlekać. Zbieramy już, bo trochę zejdzie też przy zbieraniu. Cztery kursy na pewno będzie. Żeby tylko na cztery kursy było, to będzie dobrze zebrać to. A jak wyjdzie, no to zobaczymy. Zobaczymy później. Jak już to zbiorę, to już kurde, o, naprawdę okienko. Jak po tunelu, ostatnia łąka, ostatnie dwie łąki jutro i fajra. Kuchawa już przestawiona do drugich drzwi w stodole, także będziemy ładować opór. Później się jeszcze, może dwie przyczepy wejdzie, później się znowu przestawi do tej poprzedniej, poprzedniego wjazdu i dobijemy resztę i będzie tanty. Będzie trzeba basen rozkładać. Bo idą upały, to można poskakać na wodę. No dobra, no cóż, no tak to znaczy, ja grabię dalej. Widzimy się, jak będę zbierał siano. Trochę już zwałowałem. Wałuję i zbieram, wałuję i zbieram, że tak powiem. Palimy. Jedziemy. Pierwsza przyczepa już, pierwszą przyczepę już rzuciłem. Teraz ładujemy już drugą. Nie wiem, nagrywa? Nagrywa, dobra. Bałki, jakie bałki, bo trochę pozbierałem. No i tak, po łebkach zbieram sobie na spokojnie. Myślę, że jeszcze będą dwie, no i jeszcze za drogą, czyli ogólnie dzisiaj będzie przywiezione jakieś cztery przyczepy. Jeśli mnie matematyka nie myli. Cofniemy. Podbierak, przełączamy na posuw, dobijamy, dwójeczka, jedziemy. A w zasadzie to tutaj można trójkę dać, bo tu jest, o, widzicie, jaki drobniutki węg, dopiero tam pod polem się zwiększa. I robota ubywa, to nie to co dawniej furą trzeba było wozić, bo... czasy pamiętam, że jak przyczep nie było, bo przyczepa już teraz 8 lat u mnie, 7 sezon pracuje. Już się zwróciła ze 3 razy. Naprawdę. Dużo ludzi mówi, dlaczego nie prasuje, dlaczego nie prasuje, no nie idzie po prostu już odpisywać w tych komentarzach. Dlaczego nie, was nie pracuje? Widzicie tutaj kogoś? Nie ma. Ja jestem sam na polu i sam sobie zbieram. Do prasowania w kostki trzeba mieć minimum 3 osoby. Jeden musi podjeżdżać ciągnikiem, drugi musi układać, a trzeci musi rzucać. A ja to wszystko robię sam. Jadę, zgrabię. To jak jest Karol czy szwagier, no to mi pomoże. Grabić, wrzucamy do dmuchawy, idziemy, wiadomo, że to trochę burzy się i w ogóle, ale jest, ale inaczej, no da radę samemu po prostu ogarnąć, jakby nie było innej pomocy, nie?
będzie lepiej jak później. No jak nawracać w ogóle, nie? Nie będzie tutaj tak dużo tego siana. Odbiera go, puszczamy, przełączamy. Posuw trochę opuścimy. I posuw nam teraz będzie przesuwał trochę. Później załączymy tam dalej, jak już będzie mniejszy wałek. Przesunie nam trochę do tyłu. Taśmy. No tak to się bije to siano, nie? Zestaw już załadowany, można było jeszcze tutaj troszeczkę dobić, ale i tak tutaj trzeba jeszcze przyjechać, także nie ma co jakieś tam nie wiadomo ile pchać na siłę. No jeszcze zostały, no będzie 3 wałki, tam pod polem jest jeden, także teraz pojadę, później szwagier już przyjedzie ze mną, to mi zagrabi, ja zabiorę i zostanie jeszcze tam za drogą jedna przyczepka i resztę dopiero jutro. Także co, palę maszynę i jadę. Widzimy się przy Dmuchawie. Dawaj Stachu, to się kameruje. Stachu, kaskader. Ała, kurwa, mi wszystko pali. 50, tylko mnie nie trafi. Łap, Stachu, łap. Czekaj, no dam ci normalnie. Cię jeszcze ziugnie gdzie i co? Dawaj Stachu, to się kameruje. Nie rzuć mi teraz, na łeb mi gdzie nie zrzuć. Ale czaduma, ja bym nie tak z uporu. Jeszcze jaka kobitka by się przydała, co? I po klapku będzie. Przydałaby ci się taka kobitka tam jeszcze. Stachu, leci pocisk. Coś sugeruje? Kurwa, za małe widły, żeby to rzucić tam. Co będziesz rzucał? To siano. Przez Dmuchawę się rzuci. Nie podchodź do krawędzi, bo się przesuniesz. Zjeżdżalnia będzie, kurde. Poczekaj. No się ubije, jeszcze tam przyczepka wejdzie później. Uleży się później. To ile to dopiero? Trzecia przyczepa, a to taka licha jeszcze? A było ile? 18. 17 czy 18 było, no. Żebym władowali, kurna, i co? Nie dało rady? Stodoła tak zabita była, że... Zobacz. O, idzie.
O, idzie! Siana, z 18 przyczep. To ciekawe, ile tu balotów by było. A ile by było balotów? Na ten... Na te zapole akurat po dwie sztuki, no. I do góry. No. Tamtędy wjeżdżać. 18 przyczep, mówisz? Jedziesz na bombę. Jak tu siana nie ma. Uwaga. Znowu Rokiego teraz. Roki, chodź. Chodź. No chodź, piesek. Chodź, wskakuj. Dawaj. Zatopisz się w sianie. Dawaj, jeszcze raz. Chodź. Dawaj. Co jest, Raki, napierdalaj się siana? Bo mieliś to. Przemielę. Dobra. Dawaj. Dawaj go. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. No chodź. Chodź, rzesz. Chodź. Kurwa. To siano. Masz metr do ziemi. Jestem już, siedłem, już, siedłem. Siedłem. Z tobą teraz za karę. Co oni ci robią? Idź się napij wody. Przerwa, czas na reklamę. Mamy finish, że tak powiem. Nie uchwyciłem tego na kamerze, ale stoi ostatnia pusta przyczepa. Także 14 przyczep siana. Przywieźliśmy właśnie, nie wiem, 10 minut temu wrzuciliśmy to dmuchawą, dopierdzielone prawie pod sam dach, jeszcze tutaj doładowane. Także no to trzeba będzie jeszcze trochę powrzucać, ale trochę się uleży. Fajrant, że tak powiem, na dzień dzisiejszy. Tutaj jeszcze jest też dołożone, tam można jeszcze dobić. Tutaj to jest słoma. I tak, 14 przyczep siana na ten, na dzień dzisiejszy. Kończymy tą nierówną walkę. Były małe problemy, ale wszystko się udało. I co mogę powiedzieć? No, ogólnie nam to zajęło półtora tygodnia. O dziwo, jakoś gdzieś szybko to poszło. No, przy współpracy z Karolem, oczywiście, ze szwagrem, i Piotruś też swoje 5 groszy dorzucił. I co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. U mnie akcja sianokosy zostaje zakończona. Teraz można coś jakiś tam dygnąć, żeby, no, żeby to uczcić. To może pomyślimy jakoś na weekendzie, tak się zrobi. A teraz co? Przykowanie do żniw. Dalszy ciąg prac z przyczepki i jeszcze inne. Inne jeszcze rzeczy na gospodarstwie. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subika, i to by było na tyle. Pozdrawiam was koło 60 Stachu. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Strzałeczka.